Siemanko, witam bardzo serdecznie z tej strony Brankę, za to kolejny w tym kanale, dzisiaj czas na odcinek z Pucharu Świata Widzów. To jest ósmy odcinek, jesteśmy dzisiaj w Sapporo, tylko trzy odcinki do końca. Sapporo i podwójnie Plenica. Oto klasyfikacja generalna Pucharu Świata Widzów. Kacper liderem, na drugim miejscu Rafalox, który ma stratę już bardzo małą. Już w każdej chwili może Kacper stracić prowadzenie. Na trzecim miejscu Bartwek, na czwartym testowa beczka i na piątym Fine Monkey. To jest taka czoła piątka, jeszcze tutaj widzicie innych zawodników, tylko jeszcze muszę coś jedno zrobić, dlatego że dołącza nowy zawodnik, taki jak Camelo z reprezentacji Polski. Już za chwilę go dodam i przejdziemy do konkursu. No tutaj chyba Puchar Narodów nie jest aż taki ważny, patrząc na to, bo no Polski reprezentantów jest bardzo dużo. Ostatni konkurs Zakopane, nie pamiętam kto wygrał. Nie, czekać, mogę tutaj sobie zobaczyć. Tutaj po punktach i zwyciężył go Rafalox, na drugim miejscu był Kacper, a na trzecim był Wujek93 OLS, tak mi się zdaje. Tak, Wujek93 OLS był na trzecim miejscu, więc cóż, dodaję Camelo i jedziemy z konkursem. I mamy warunki w Sapporo, niestety je w plecy. Może dla innych będzie plusem, może dla innych będzie minusem. No to cóż, mam nadzieję, że dzisiaj tryb przejechania progu u mnie się nie włączy, tak jak to było w Zakopane. No to jedziemy, Camelo. Już mógł wystartować w Zakopane, tylko że jestem taki ułomny i zapominam ciągle, że go zapomniałem zapisać. Ale teraz popatrzmy. Tutaj przejechania progu nie było. I Camelo już pięknym skokiem zaczyna swoją przygodę z Pucharem Świata Widzów, chociaż no tutaj moim zdaniem jakoś tutaj nie zabłyśnie, patrząc na to, że no cóż, zostały tylko trzy konkursy, jedyne co może powalczyć, no to przynajmniej no to druga dziesiątka. Tak mi się zdaje. QBarty 300. Reprezentant Polski. On chyba zestartował na Mistrzostwach Świata w lotach. Zaczął. Ten będzie chyba skok o wiele krótszy. Tak jest. No i niestety QBarty chyba się żegna z szansami na zwycięstwo w dzisiejszym konkursie. 129,5 metra. Chociaż poczekamy, bo jeszcze to dopiero drugi skoczek, ale przewaga Camelo nad QBarty jest bardzo duża. I Daniil Smirnov, reprezentant Rosji. Drugi Rosjanin. Stawki jeszcze jest Fordziak, ale on będzie skakał troszeczkę później. A teraz Daniil Smirnov. Bardzo ładny skok, bardzo ładny. 140 metrów. Kolejny skok poza 140 metrów, ale to tylko daje drugie miejsce. No na razie wynik satysfakcjonujący moim zdaniem dla Rosjana. No nie wiem jak to będzie u Rosjanów, czy się cieszą z prowadzenia, czy nie. No nie wiem. Wojtal, reprezentant Czech. 143,5 metra musi skoczyć Wojtal, aby objąć prowadzenie. No, do skoczenia. No i ładnie wyszedł z progu Wojtal. I bardzo ładny skok. O to właśnie chodziło. 142,5 metra. I Wojtal jednak jest drugi, ale strata do QBartiego jest bardzo mała. Nie, przepraszam, QBarty jest ostatni. Camelo jest liderem. Więc może znowu, jak na przykład Polish Gamer wygra konkurs w debiucie, bo tak było z Polishem Gamerem. A teraz Kuba Gaming, reprezentant Austrii. O, też bardzo ładnie wyszedł z progu, no bo zapowiada się bardzo daleki i bardzo daleki skok i chyba mamy nowego lidera. 144,5, tak jest, Kuba Gaming z notą ponad 160 punktów. No zobaczymy ile będzie, bo widać, że da się tyle przekroczyć. 144,5, najdalsza odległość dzisiejszego konkursu, ale poczekajmy. I Maciek. Popatrzmy teraz na skok Polaka, kolejnego. Zepsute te Mistrzostwa Świata w lotach, w ogóle nieudane. A teraz skacze bardzo dobrze. Było blisko tej fioletowej linii tego mojego najlepszego wyniku na tej skoczni. 146,5 metra i Maciek obejmuje prowadzenie, czyli znowu Polak powraca na tron lidera. I Polish Gamer. Siódmy numer startowy. 146 metrów potrzebuje. No, wynik do pobicia. Jak tutaj 150 nawet da się skoczyć. No, ładny, bardzo ładnie. Polish Gamer.
143 metry, chociaż zabraknie trochę, ale czwarte miejsce. No wynik może być nawet ok. O 0,2 przegrał ze swoim rodakiem Camelo. I Wojtek Ety. Taka ciekawostka, jakby ktoś nie widział, Wojtek Ety został pierwszym sprawcą przejechania progu w Pucharze Świata Widzów. To było w Innsbrucku. No teraz progu nie przejedzie, to jest plus. Chociaż skok jakoś wybitny to nie jest. 133,5 i będzie siódmy? Jest siódmy. Wygrywa tylko z Qbartim 300, ale mi się zdaje, że Qbart i 300 może jeszcze tutaj powalczyć o coś więcej. I proszę Państwa, wicemistrz świata w lotach, Wikuś i ty. Tak? Chyba wicemistrz. Wikuś i ty. Mimo tego te skoki w tym sezonie przed mistrzostwami świata w lotach nie były kolorowe, ale później na mistrzostwach świata w lotach odpalił petardę, tak jak teraz, 141 metrów, ale siódma pozycja dopiero, ale ścisk jest, więc będzie mógł nawet zaatakować, no powiedzmy, takie trzecie miejsce Camelo. I ITV, kolejny z Polaków, tym razem musiałby skoczyć, wyrównać rekord Kamila Stocha z Sapporo. Zobaczymy, czy to osiągnie. Wątpię. Chociaż teraz ładnie wyszedł z progu. No, rekordu to nie będzie. Ale będzie ścisła czołówka. 143 metry i piąte miejsce. Czyli, można powiedzieć, w połowie stawki. Już 6 minut to nagrywam. Nie, jeszcze w dodatku ten wstęp, który może trwał tak jakby minutę, to 7 minut. Mało. Matis. Reprezentant Kazachstanu. Dwóch Kazachów mamy. Jeszcze jest tu Pawelino. Jako Kazach. Ale teraz Matis. No ładnie. Mamy coś na bardzo trudne warunki. Wreszcie spojrzałem na warunki. 137,5 i 8 miejsce. No nawet i tak w takich warunkach skoczył bardzo dobrze. To jest plus. Że poradził sobie w takich trudnych warunkach. No i Filip. Już coraz mniej skoczków do końca. Ale też ma trudne, bardzo trudne warunki Filip. 2 metry na sekundę wiatru w plecy. Co sobie z tym poradzi? No chyba podciągnie do punktu HS. No nie, jednak nie. Więc Filip też chyba odpadnie z tej rywalizacji. 131 metrów. 11 miejsce, czyli przedostatni. Wyprzedza tylko swojego rodaka Qbartiego 300. Dwóch Polaków na dole. A jeszcze kilku. Zbigniew i Kuba 10,273. Oni jeszcze będą skakali. A teraz wujek 93 OLS wreszcie stanął na podium, Zakopany, trzecie miejsce, no zobaczymy będzie teraz, jest, czy jest forma. Chyba jest. Jest forma, chociaż warunki no były o wiele lepsze. 139,5 i wujek 93 OLS jest dziewiąty. Ale jak mówiłem, ścisk jest, więc może jeszcze powalczyć, jak mówiłem, do Camelo. Na razie lider Maciek. Ale teraz Brankers, reprezentant Estonii. No na razie wszystko dobrze wygląda. Nikomu nie przejechałem progu. No jak tutaj bym sobie przejechał, to bym nie był obrażony. Ale nim nie przejechałem. I leci Brankers. I leci ładnie. Chociaż zabrakło trochę do punktu HS, ale warunki jakie skakał, to wynik bardzo dobry. Siódme miejsce Brankersa. 137 metrów. Czyli idealnie nie czekać. Nie, chyba 137 jest punkt HS. Tak mi się zdaje. Chyba tak. I Zbigniew. 15 numer startowy, 148 potrzebuje Polaka, by objąć prowadzenie. Czyli tyle samo, co rekord Kamila Stocha. Już nie będę jego powtarzał. Oj, no wyjście z progu bardzo złe, chociaż dostał tutaj podmuch i pociągnął do punktu HS. 138 metrów i Zbigniew ląduje na pozycji dopiero 12. Ale spokojnie, Zbigniew może już tutaj coś powalczyć, może tutaj jeszcze bardzo dużo zawodników wyprzedzić, ale też może kilku innych zawodników go wyprzedzić. I Pawelino. On chyba zdobył brązowy medal mistrzostw świata w lotach, tak mi się zdaje. Chyba on. Chyba to on, tak mi się zdaje. Jeżeli się pomyliłem, to przepraszam. Ale teraz Pawelino, jest forma. Jest ta swoboda. I 138,5, 157 punktów i siódma pozycja.
No, mogło być lepiej, ale patrząc na warunki, w jakie skakał, jest dobrze. I Swordziak. Nie wiem dlaczego, muszę ciągle zmieniać mu nick, zapominam ciągle o tym. Ale teraz 147 metrów dla Rosjanina. No wiecie, z progu takie sobie, chyba za wcześnie trochę, ale pociągnę do punktu HS. 138,5, chociaż Swordziak jest dopiero 14. Mogło być o wiele lepiej, ale nie jest ostatni. Plus. Skoc słabo, ale nie bądź ostatni. No, plus jest tego. Ile zostało skoczków? Zostało nam 6 skoczków. Kuba 10273, reprezentant Polski. Chyba on od samego początku występuje w naszym Pucharze Świata Widzów. Tak mi się zdaje. Chyba tak. Bardzo ładnie wyszedł z progu. Oj, będzie to daleko. Bardzo daleko. Świetny skok w takich warunkach. 144 metry. I Kuba 10273 wreszcie coś zamieszał w tej czołowej trójce. Jest drugi. Dwóch Polaków na czele. I dwóch zawodników o imieniu Kuba na podium. Już mi Kubów mówiłem, no to byłoby dziwne. I fine monkey. Mimo tego wyniki często takie sobie, raz dobrze, raz źle, ale i tak piąte miejsce w generalce, wynik moim zdaniem może być zadowalający. Chociaż te czwarte miejsce w ostatnim konkursie jakoś zadowalające nie było dla niego. A teraz 132,5 metra i to jest dopiero 18 miejsce. Już wiem, co będzie się działo w komentarzach, już wiem. Ale 18 miejsce, ale może jeszcze kilku zawodników wyprzeć, ale co to za pocieszenie, skoro może stracić piąte miejsce w generalce. Testowa beczka. Jest numer startowy. Które miejsce zajął w tym konkursie? Nie pamiętam. Nie pamiętam sam. Ale chyba on przejechał próg w Zakopane, co to spowodowało, że stracił szansę na pokonanie Kacpra. Ale ten skok też nie był wybitny. 134,5 i testowa beczka ląduje dopiero na 17 miejscu. Ale zostanie w tej drugiej dziesiątce. To jest chyba pewne. Została ta trójka. Bartwek, Rafalox i Kacper. Rozpoczyna Bartwek. Reprezentant Szwecji. No na razie nikt nie może wyprzedzić Maćka. Może to zrobi Szwed. Jest wysoka forma u niego. I jest bardzo wysoki lot. I jest bardzo daleko. Bardzo ładny skok. 144 metry. Jest nowo ponad 164 miejsce. No będzie ciekawy. Będzie walczył o podium. Chociaż strata do Kuby jest troszeczkę 2,3. I została dwójka, Rafalox i Kacper. Rafalox, mistrz świata w lotach. Jest forma u niego, jest naprawdę wysoka forma. Goni Kacpra w generalce, czy to mu się uda? Gdzieś troszeczkę spóźnione wyjście z progu. No i będzie czekał, co się stało z Kacprem. Czy skoczy też tak daleko? 138,5 i 11 miejsce. Więc została... Został tylko jeden zawodnik, reprezentant Węgier, Kacper. 146 metrów. Jest forma. Broni plastrony i wero. Czy to mu się teraz uda? No ładnie wyszedł z progu. I bardzo ładny skok. Bardzo ładny. 141 metrów i Kacper. No, dopiero 11 miejsce, więc będzie... Atakował. Pierwszy Maciek, drugi Kuba 10273, trzeci Kuba Gaming, czwarty Bartwek, piąty Camelo, szósty Polish Gamer, siódmy ITV, ósmy Wojtal, dziewiąty Pawelino, dziesiąty Brankers, jedenasty Kacper, dwunasty Rafalok, trzynasty Daniel Smirnow, czternasty Matis, piętnasty Wojt 93 OLS, szesnasty Wikusiety, siedemnasty Zbigniew, osiemnasty Stworciak, dziewiętnasty Wojtek Ty, dwudziesty testowa beczka. 20 testowa beczka, 21 Filip, 22 File Monkey i 23 Q Barty 300. Lecimy z drugą serią. No cóż, wbiliśmy już pierwszą serię, czas na drugą, rozpoczynają Q Barty 300. 23 miejsce, 129,5, no skok bardzo słaby, najgorszy z tej całej stawki, ale może się poprawi. No się poprawi to znacznie, przeleci nawet chyba punkt HS. Nie przeleciał, ale w takich warunkach to się nie dziwię. 135,5. No i 11, nawet prawie 12 punktów dodanych za wiatr. No to pokazuje, w jakich warunkach skakał. Ale jest prowadzenie, ale czy na długo zobaczymy na skok Fajna Mankeya?
który na pewno nie jest zadowolony z pierwszej serii, ale pamiętajmy, że no nie mówię, że już na pewno pociągnie do drugiej dziesiątki, to czy nam może pociągnąć, ale no, na podium to już niemożliwe. No i gdyby tak skoczył w pierwszej serii, no to miałby szansę, nie powiedziałbym, że być na podium, ale być w lepszym miejscu 141,5 i jest prowadzenie z dużą przewagą nad QBarty 300. Zobaczymy na ich rywali, na jej rywala fajna. Bo jeszcze tutaj jest testowa beczka, która go goni. No nie, czekaj. Testowa beczka jest lepsza od Feynmanka. No to testowa beczka się broni. Filip. Kolejny z reprezentantów Polski, drugi w tej drugiej serii. No co za przypadek. No, przypadkiem chyba nie jest to, więc lodo skacze dobrze. 139,5. Ale zabrakło na te miejsce w czołowej, no jest czołowej trójce, ale no zabrakło miejsca na pokonanie Fajna Mankeya, chociaż mało brakowało. I testowa beczka, nie wiem na czego jeszcze raz kliknąłem. 20 miejsce, rozpoczyna drugą dziesiątkę, reprezentant Niemiec, jest forma. Ale czy wyprzedzi Fajna Mankeya? 139 wyprzedza, czyli nie. Aha, dobra, jednak nie. Spodziewałem się, że on ma tak 296, ale mi się przypomniało, że to Filip ma, więc Feynmanke już jest w drugiej dziesiątce. Jest plusik. I Wojtek, i ty. 142 metry musi skoczyć Wojtek. Na pewno może być to niezadowalający wynik dla Chińczyka. O! No szkoda. Przepraszam. Nie wiem kiedy się tak stanie, że przynajmniej jeden konkurs będzie bez przejechania progu. No nie wiem. Przepraszam, Wojtka. Przepraszam za to. Mam nadzieję, że to będzie ostatni raz. I Sfordziak. Oj, za wcześnie wyszedł z progu. No ale przynajmniej nie przejechał progu, no to jest plus. Ale 127,5 no nie jest już plusem i to dopiero czwarte miejsce. Ale pamiętajmy, jeszcze jest Daniel Smirnow, no, który jest, nie powiedziałbym, że ma szansę, chociaż ma szansę. Każdy ma tutaj szansę na zwycięstwo, no co to, no, czy każdy ma tutaj, no. Każdym skacze jak najlepiej, raz mi to wychodzi, raz to nie. Ale teraz Zbigniew. No, bardzo ładnie wyszedł z progu. Ulala. Ulala, ale pięknie! 143 metry. No, ja się jaram takim ładnym skokiem poza zieloną linię, ale naprawdę ładnie. I z dużą przewagą wyprzedza Fajna Mankeya. Proszę bardzo. I drugi raz Polak liderem. Tak, drugi raz Polak liderem w tej drugiej serii, bo wcześniej był QBarty 300, potem nikt nie mógł dogonić Fajna Mankeya. I Wikuś i ty, 16 miejsce po pierwszej serii. Oj, chyba też za wcześnie się wybiłem z progu. I podobny skok do Sfordziaka. 128,5, ale jest lepszy ten wynik. Jest piąte miejsce. Ale przegrywa z Filipem i Zbigniewem, więc no, na pewno to nie jest pewne, że nie będzie najlepszym z Polaków, bo jeszcze kilku paków do końca. Wojk 93 OLS. Czas na najlepszą piętnastkę. Ma dobry wiatr. Może to wykorzystać wujek. Ale chyba za późno wyszedł z progu. No właśnie. Ale był 133,5, ale wujek 93 OLS ląduje na piątym miejscu. No wynik... No słaby. No ale teraz Matis, reprezentant Kazachstanu. Mam nadzieję, że teraz skoczy jak najlepiej. Czy nikogo tutaj nie faworyzuje? Nie. Chciałbym, żeby każdy skoczył najlepiej. Chociaż jak to teraz powiedziałem, no to już lepiej nie będę nic mówił. Nie będę mu nikomu życzył powodzenia, dlatego że, no jak widzicie, co się teraz stało. No przekroczę punkt Kamatis. No przekroczę, na pewno nie może być zadowolony. I Daniel Smirnow. 13 miejsce po pierwszej serii. 142 metry. Musi skoczyć. Do osiągnięcia, żeby pokonać Zbigniewa.
Czy uratuje honor Rosjan? O, to jest pytanie, ale chyba tak! No i bardzo ładnie, Daniel Smirnow! Bardzo ładnie! 140,5 i będzie atak na czołowe dziesiątkę. 311,8 to dopiero druga nota ponad 300 punktowa. To jest ciekawe. Zbigniew i Daniel dostali taką samą. No to jedziemy, Rafalox. 12 po pierwszej serii. Gorszy od Kacpra, więc teraz jego zadanie zaatakować teraz prowadzenie i liczyć, że Kacper popsuje skok. Kacper liczy sytuację na odwrót. No ale nie będzie liderem. 138 metrów, ale i tak ładnie. Jest na to ponad 300. I trzecie miejsce. Więc przegrywa ze Zbigniewem i Danielem Smirnowem. I teraz Kacper. Wszystko teraz w jego nogach, bo on będzie się wybijał nogami, a czym rękoma? No chyba nie. Rękoma to będzie trząsał podczas lotu. I teraz Kacper. Ale ładnie wyszedł z progu. No i ładnie. Będzie chyba liderem. 140 metrów, tak jest. Więc na to wygląda, że dzisiaj Kacper obroni plastu lidera i będzie do planicy jechał jako lider. Kiedy on został liderem? Chyba podczas konkursu w Innsbrucku. Tak, w Innsbrucku jeszcze, bo Wolfa go nie miał. Stołoweczka ją miała. A teraz Brankers, 10 po pierwszej serii. Już rozpoczynają czołowe dziesiątkę. 8 minut już ta trwa, nie, 7 minut trwa druga seria. A jeszcze zostało kilku zawodników. No leci, leci, leci. I ładnie, bardzo ładny skok. 143 metry i krótko się cieszył z tego prowadzenia Kacper. Jest prowadzenie Brankersa. No i cóż, pierwszy Estończyk, dziewiąty Estończyk, lepszy oczywiście jest Brankers na razie, ale poczekajmy, przecież dwa konkursy w planicy, tu będą loty. No i Pavelino. Dziewiąty po pierwszej serii. Ostatnia nadzieja kaca, bo chociaż warunki ma bardzo trudne. Ale wyszedł nawet ok z progu. No ale zabraknie, zabraknie na to prowadzenie. 134 metry, ale jest na to ponad 300. Ale szóste miejsce dopiero. Więc przegrywa z Rafaloxem. Nie wiem, czy to zrobiłem, ale musiałem. Coś mi przez chwilę gardło coś się stało, ale już jest ok. I Wojtal. 132,5 metra w pierwszej serii. Teraz mu wystarczy metr krócej skoczyć, aby mieć prowadzenie. Jest to do zrobienia, aby przejść Brankersa i będzie. Jest! Chyba wyprzedził! 140,5! Jest! Jest prowadzenie. Chociaż no, skoczył krócej, ale ładne noty dostał i dostał dużo plusów. Dużo pod narty. Nie, dużo w plecy dostał i za to dostał punkty dodane. Nie wiem, co ja pierdzielę teraz, ale dobra, nieważne. ITV. No i teraz czekamy. Nie wiem dlaczego, ale zawsze używam tego paska. Zawsze zapominam go używać. Nie wiem dlaczego. On mi się zdaje, nic nie daje. I ładnie, ładnie. 139 metrów i ITV. Jest czwarty, więc dzisiaj podium niestety dla niego nie będzie. Ale i tak może być czołowe dziesiątka. Wojta liderem, drugi Brankers i trzeci Kacper. Teraz czas na Polisza Gamera. Przez chwilę myślałem, że Polish Gamer to ja, bo bardzo mamy podobny strój, tylko że on ma taki inny kask, taki, nie wiem, jakiś... No nie wiem, jak to powiedzieć, daltonistą jestem. Oczywiście na serio, no znam kolory, czyli bardzo podobnie, bo ja mam taki kask DX i on ma taki, to powiedzmy, biały. Biały, bym tak powiedział. 139,5 i piąte miejsce Polisza Gamera. Oczywiście musiało mi wywalić baterię. 16.55, czyli jest to godzina, która już za godzinę i 5 minut Polacy zagrają swoje spotkanie. Jak tam wynik typujecie? Pewnie gdy to oglądacie, może Polacy wygrywają albo przegrywają, albo remisują. Albo to oglądacie już po meczu. A tymczasem Kamelo! No niestety. Dzisiaj nie będzie podium debiutanckiego, 131,5 i 10 miejsce. Ale i tak, jak na debiut, druga dziesiątka. No dramatu nie ma, ale poczekajmy, może jeszcze ta połowa skoczków. Ile zostało ich? 4, więc może jeszcze oni zepsują. Oczywiście będę starał się jak najlepiej nimi skoczyć, tak jak wszystkimi. Chociaż inni myślą, że nie. Bartwek, reprezentant Szwecji. No będzie.
Będzie to daleko. Więc Kamelo nie będzie miał czołowej dziesiątki. A Kacper nie będzie miał podium. 143 metry i Bartwek liderem. No nawet duża przewaga nad drugim Wojtalem. No i cóż, Kacper nie będzie miał kolejnego podium. Zakopane miał drugie miejsce, ale jednak tego nie będzie. A Bartwek będzie miał szansę na podium. Kuba Gaming miał szansę na Mistrzostwo Świata w lotach. W pierwszym nie wygrał, ale w drugim coś się zawaliło. I skakał bardzo słabo. No ale teraz, no czyżby odpowiedział Bartwkowi? Tak jest! No, 143,5 i jest liderem. Czyli Kuba Gaming już na podium, to jest pewne. No, Brankers już nie będzie na podium. No, ja tam nie jestem jakiś wściekły. Sam sobie na to pozwoliłem. Kuba 1073. Jest też forma u niego, więc może kilku zawodników wyprzedzić jak fajna Mankeja czy testową beczkę. Teraz patrzmy. Chociaż wyjście z progu takie sobie, ale teraz ciągnie, ciągnie i ładnie pociągnął, ale zabraknie, tak mi się zdaje. 140,5 zbraknie. Jest to trzecie miejsce. Co to oznacza? Że Bartwek wyląduje znowu na podium. No jest duża forma u niego, ale Kuba i tak może być zadowolony. Przynajmniej trzecie miejsce, albo przynajmniej czwarte. I Maciek. I wreszcie stanie na podium. Czy to się wydarzy? No mam nadzieję, że tak. Bo naprawdę jest bardzo aktywny w Pucharze Świata Widzów. To mnie bardzo cieszy. No i teraz popatrzmy. Wygra! Wygra Maciek konkurs! 144 metry i to z jaką przewagą wygrywa konkurs! Maciek pierwszy, drugi Kuba Gaming, trzeci Bartwek, czwarty Kuba 1073, piąty Wojtal, szósty Branker, siódmy Kacper, ósmy ITV, dziewiąty Polish Gamer, dziesiąty Daniel Smirnow, jedenasty Zbigniew, dwunasty Rafalox, trzynasty Paulino, przerwa, czternasty Camelo, piętnasty Fine Monkey, szesnasty Testowa Beczka, siedemnasty Filip, osiemnasty Wojt 93 OLS, dziewiętnasty Wikusity, 20 Sfordziak, 21 Qbart i 322 Matis i 23 Wojtek Kyty. Popatrzmy na generalkę. No to jest tak. Bartwek dalej jest na drugim miejscu. Kuba Gaming jest na ósmym. A nie, na 12. Maciek jest na ósmym. Czyli wylądował do czołowej dziesiątki. Znaczy jeszcze taką całą klasyfikację generalną. Bo Bartwek już ma coraz mniej tej straty. Coraz mniej. Więc w planicy Bartwek będzie pewnie robił pościg pomiędzy właśnie Kasperem a Bartkiem. No i jest mała, jest już mniejsza. Pierwszy Kasper, drugi Bartwek, trzeci Rafalok, czwarty Kuba 1073 i piąta testowa beczka. No wynik bardzo dobry, jak widzimy. Camelo no dalej 23, ale strata mała. No i cóż, zobaczę jeszcze tutaj, kto został mistrzem świata, by ktoś tutaj nie wiedział. A Sfordziak! Sfordziak brązowy był medalistą. No to przepraszam cię, Sfordziak, że zapomniałem, ale te Mistrzostwa Świata w latach już były miesiąc temu, bo rzadko jest to nagrywana seria. I cóż, dwa konkursy w planicy zostały. I takie informacje. Jutro będzie film. Jutro będzie. Nie w środę, dlatego że w środę gram mecz i nie będę miał kiedy. No cóż. Jutro gram w Greni. Więc będziecie się ze mnie śmiali, jak będę straszył się, jak pewnie będę noobem jak na Easy, bo będę grał na Easy. Jakby co, bo zrobimy ankietę na Discordzie, jakby ktoś nie wiedział, wbijajcie na Discorda, bo jeszcze jedna osoba będzie 40 osób. Tak, wiem, mało osób, ale no co ja poradzę, połowa osób jest bardzo fajna i wchodzi na tego Discorda, a połowa osób jest taka leniwa, że nawet nie ma swojego Discorda, więc cóż, jeśli z wami żegnam, to zobaczymy w samym odcinku, siema.